Stefani Meyer, Saga Zmierzch. Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się nad tym, jak chciałabym umrzeć, nawet mimo wydarzeń ostatnich miesięcy. Ale choćbym próbowała, z pewnością nie wpadłabym na coś podobnego. Sparaliżowana, wpatrywałam się w ciemne oczy drapieżcy stojącego na przeciwległym końcu długiego pomieszczenia, a on przyglądał mi się z uśmiechem. Oto miałam oddać życie za kogoś innego za kogoś kogo kochałam to dobra śmierć bez wątpienia szlachetny postępek coś znaczącego gdybym nie przeniosła się do forks nie stałabym teraz oko w oko z mordercą wiedziałam o tym dobrze ale mimo to nie potrafiłam zmusić mego kołaczącego serca do pożałowania decyzji o przeprowadce. właśnie tu spotkało mnie szczęście o jakim nawet nie marzyłam i nie warto było rozpaczać, że słodki sen dobiegał końca. Nie zmieniając przyjaznego wyrazu twarzy, mroczny łowca ruszył w moją stronę, by zadać ostateczny cios. Rozdział pierwszy. Pierwsze spotkanie. Jadąc z mamą na lotnisko, szeroko otworzyłyśmy samochodowe okna. Phoenix były 24 stopnie w cieniu przy absolutnie bezchmurnym niebie. Miałam na sobie swoją ulubioną koszulkę, bez rękawów, z białej siateczki, włożoną specjalnie z okazji wyjazdu. Do samolotu zamierzałam wziąć kurtkę. Celem podróży było miasteczko Forks położone na północno-zachodnim krańcu stanu Waszyngton na półwyspie Olympic. Pada tam częściej niż w jakimkolwiek innym miejscu w Stanach jest to jedyna rzecz, jaka wyróżnia tę mieścinę. To właśnie przed tymi posępnymi deszczowymi chmurami uciekła moja matka, gdy miałam zaledwie parę miesięcy. Ona uciekła, ale ja musiałam spędzać w Forks bite cztery tygodnie każdego lata. Wreszcie, jako czternastolatka zbuntowałam się i od czterech lat jeździłam z tatą co roku na dwutygodniowe wakacje do Kalifornii. Mimo to zgodziłam się tam wrócić. Sama skazałam się na wygnanie. Byłam przerażona. Nienawidziłam tego miejsca. Za to Phoenix uwielbiałam. Kochałam je za słońce i upał, zabijącą od tego miasta żywotność, za tempo, z jakim się rozwijało. Bello, odezwała się mama w hali odlotów. Pamiętaj, że nie musisz tego robić. Powiedziała to po raz setny i niewątpliwie ostatni. Moja mama wygląda zupełnie tak jak ja, jak ja, z krótkimi włosami i pierwszymi zmarszczkami mimicznymi. Spojrzała mi w oczy, ma wielkie oczy dziecka i poczułam narastającą panikę. Jak mogłam zostawić samą tak nieobliczalną i nieprzytemną osobę? Czy sobie poradzi? Oczywiście. Miała teraz chwila. Rachunki będą zatem płacone w terminie. Lodówka i bak pełne, a jeśli się gdzieś zgubi, będzie miała do kogo zadzwonić. Ale mimo to... Ale ja naprawdę chcę jechać, skłamałam. Nigdy nie byłam uzdolnionym kłamcą, ale ostatnio powtarzałam to zdanie tak często że brzmiało już niemal przekonująco. Pozdrów ode mnie Charliego. Nie zapomnę. Niedługo się zobaczymy, powiedziała z przekonaniem w głosie. Możesz wrócić do domu w każdej chwili. Tylko zadzwoń, a zaraz się pojawię. Miałam świadomość, że ta obietnica sporo ją kosztuje. Nic się nie martw, będzie fajnie. Kocham cię, mamo. Przytuliła mnie mocno do siebie i trzymała tak długą chwilę. A potem wsiadłam do samolotu i już jej nie zahaczyłam. Czekały mnie cztery godziny lotu z Phoenix do Seattle, potem godzina w Awionetce do Port Angels i wreszcie godzina jazdy z lotniska do Forks. Nie bałam się latania, tylko właśnie tej godziny w aucie sam na sam z moim tatą Charlie. Do tej pory zachowywał się bez zarzutu. Najwyraźniej naprawdę się cieszył, że miałam z nim po raz pierwszy zamieszkać niemal na stałe. Zapisał mnie już do liceum i obiecał pomóc w kupnie auta. Mimo to byłam pewna, że będziemy nieco skrępowani. Żadne z nas nie należało do ludzi gadatliwych, a i tak nie wiedziałabym za bardzo, o czym tu opowiadać. Zdawałam sobie sprawę, że moja decyzja jego zaskoczyła. Podobnie jak mama, nigdy nie ukrywałam niechęci do Forks. Gdy wylądowałam w Port Angels, padał deszcz, ale nie wzięłam tego za złą wróżbę. Ot, było to po prostu nieuniknione. Pożegnałam się ze słońcem już kilka godzin wcześniej. Charlie przyjechał po mnie radiowozem. Tego też się spodziewałam. Tato jest w Forks z komendantem policji. Tu właśnie dlatego, mimo poważnego braku funduszy, chciałam jak najszybciej sprawić sobie samochód, żeby nie wożono mnie po okolicy w aucie z kogutem na dachu. Nic tak nie zwalnia ruchu na drodze jak gliniarz. Gdy schodziłam niezdarnie po schodkach na płytę lotniska, przytrzymał mnie odruchowo, jednocześnie jakby ściskając na powitanie jedną ręką. Jak dobrze cię widzieć, Bels. Nie zmieniłaś się zbytnio. Co słychać, U Umamy wszystko w porządku. Też się cieszę, że cię widzę, tato. Nie wolno mi było mówić do niego po imieniu. Miałam zaledwie parę toreb, bo większość moich ubrań nie pasowała do klimatu stanu Waszyngton. Wprawdzie wysupłołyśmy z mamą trochę grosza na powiększenie mojej zimowej garderoby, ale i tak było tego niewiele. Wszystko bez trudu zmieściło się w bagażniku radiowozu. Znalazłem dobre auto jak dla ciebie. Naprawdę tanie. Oznajmił mi tato poza pięciu pasów. Jaka to marka? Nie spodobało mi się to jak dla ciebie. Chevrolet. Właściwie to pick-up. Gdzie go znalazłeś? Pamiętasz biliego blaka z Lapusz? Lapusz to maleńki rezerwat Indian nad samym morzem. Nie. Jeździliśmy razem na ryby, podpowiedział Charlie. To by wyjaśniało, dlaczego go nie pamiętałam. Jestem prawdziwą mistrzynią w wymazywaniu z pamięci bolesnych niepotrzebnych wspomnień. Jeździ teraz na wózku inwalidzkim, ciągnął tato, więc nie może już prowadzić. Obiecał, że sprzeda mi go tanio. Jaki to rocznik? Sądząc po jego minie, miał nadzieję, że nie zadam tego pytania. No cóż, Billy nieźle napracował się przy silniku, teraz jest w jak nowy. Chyba nie wierzył, że poddam się tak łatwo. W którym roku kupił auto? Bodajże w 1894. I to rok produkcji? Hm, nie. Sądzę, że pochodzi z wczesnych lat sześćdziesiątych. Góra z późnych pięćdziesiątych, przyznał, nieco zawstydzony. Wiesz, że nie znam się na samochodach, tato. Jeśli coś się zepsuje sama sobie nie poradzę, a nie stać mnie na mechanika. Spokojnie, bryka pracuje bez zarzutu. Teraz już takich nie robią. Bryka? Hmm, może nie będzie tak źle. Przynajmniej nie musiałam już szukać ksywki dla samochodu tanio czyli ile? Tu nie mogłam iść na kompromis. Widzisz w skarbie, ja go już poniekąd kupiłem. Charlie zerknął na mnie nieśmiało, z nadzieją w oczach. Jako prezent powitalny. Bomba! Bryka za darmo. Och, naprawdę nie musiałaś. Byłam gotowa sama za wszystko zapłacić. To nic takiego. Chcę, żebyś była tu szczęśliwa. Mówiąc to, tato patrzył prosto przed siebie na drogę. Zawsze wstydził się mówić o uczuciach. Odziedziczyłam to po nim, więc także odwróciłam głowę. To wspaniały gest. Dziękuję. A co do bycia szczęśliwą, Forks. Po co wspominać, że żadne auto tu nie pomoże? To po prostu nierealne. Ale tato nie musiał o tym wiedzieć. A ja nie miałem zamiaru zaglądać darowanemu pick-upowi pod maskę. Ech, no nie ma za co, wymamrotał Charlie zmieszany moim podziękowaniem. Wymieniliśmy jeszcze parę uwag dotyczących pogody. Nadal padało. I to było na tyle. Wpatrywaliśmy się w drogę w milczeniu. Okolica była niezaprzeczalnie piękna. Wszystko tonęło w zieleni. Korony drzew, ich pokryte mchem pienie, porośnięta paprociami ziemia. Nawet powietrze wydawało się zielone w świetle sączącym się przez baldachim z igieł. Przez tę wszechobecną zieleń czułem się jak na obcej planecie. W końcu zajechaliśmy na miejsce. Charlie nadal mieszkał w niewielkim domku z dwiema sypialniami, kupionym jeszcze z matką tuż po ślubie. Zresztą wszystko, co zrobili jako mąż i żona, zrobili tuż po ślubie. Później nie byli już po prostu małżeństwem. Przed domem, który od lat wyglądał tak samo, stał nowy, nowe dla mnie, samochód. Miał wyblakły czerwony lakier, zaokrąglone zderzaki i staromodnie opływową szoferkę. O dziwo, z miejsca przypadł mi do gustu. Nic miałam pewności czy zapali, ale umiałam sobie wyobrazić siebie za jego kierownicą. Na dodatek był to jeden z tych solidnych modeli, które są praktycznie niezniszczalne. Jeden z tych, które w filmach nie mają choćby jednej rysy po staranowaniu jakiegoś zagranicznego sedana. Kurczę, tato jest wystrzałowy. Dzięki. Pozbyłam się przynajmniej jednej z ponurych wizji dotyczących pierwszego dnia w nowej szkole. Nie musiałam już wybierać pomiędzy trzy kilometrowym spacerem w deszczu a zajechaniem na lekcje w radiowozie. Cieszę się, że ci się podoba, szepnął Charlie zakłopotany. Cały bagaż zdołaliśmy wnieść na piętro za jednym zamachem. Dostałam sypialnię wychodzącą na zachód, na podjazd przed domem. Tę samą, w której spałam dawniej każdego lata. Drewniana podłoga, bladoniebieskie ściany, spadzisty sufit, pożółkłe firanki. Wszystko to przywoływało wspomnienia. W kącie pokoju nadal stał mój miniaturowy fotel bujany. Jedyne zmiany, jakich Charlie kiedykolwiek tu dokonał, to wymiana łóżeczka na zwykłe łóżko i wstawienie biurka, gdy osiągnęłam wiek szkolny. Na owym biurku stał teraz komputer kupiony z drugiej ręki, z modemem podłączonym do gniazda telefonicznego, kablem przymocowanym do podłogi z szywkami. Internetu zażądała mama, abyśmy mogli kontaktować się ze sobą bez przeszkód. W domu była tylko jedna łazienka. Niewielkie pomieszczenie u szczytu schodów. Miałam ją, rzecz jasna, dzielić z Charlim, ale o tym starałam się jeszcze nie myśleć. Brak nadopiekuńczości jest jedną z najlepszych cech taty. Zostawił mnie samą, żebym się rozpakowała i rozgościła. Mama nie byłaby w stanie zdobyć się na coś takiego, a tak nareszcie mogłam przestać się uśmiechać. Wpatrywałam się przez chwilę zrezygnowana w ścianę deszczu za szybą i uroniłam kilka łez, ale tylko kilka. Reszta planowałam zachować na wieczór jako gwałtowny akompaniament do rozmyślań o jutrzejszym dniu. Do miejscowego gimnazjum i luceum chodziło z raptem 357 siedmiu. Ze mną pięćdziesięciu ośmiu uczniów, gdy w Phoenix tylko mój rocznik liczył siedemset osób. W dodatku wszystkie te dzieciaki z Forks dorastały razem. Ba, nawet ich dziadkowie znali się od dzieciństwa. Miałam szansę stać się wytykanym palcami dziwadłem z wielkiego miasta. Gdybym chociaż wyglądała, jak przystało na dziewczynę z gorącego południa, gdybym była opaloną, wysportowaną blondynką, taką, co to gra w szkolnej drużynie siatkówki albo występuje w zespole przed meczami, może wtedy wyróżniałabym się na korzyść, ale nic z tego. Mój wygląd nie mógł mi pomóc. Chociaż Phoenix zawsze świeciło słońce, moja skóra przypominała odcieniem kość słoniową, a nie miałam ani niebieskich oczu, ani rudych włosów, które jakoś by ten fenomen tłumaczyły. Byłam szczupła, ale nie nabita, więc każdy widział, że żadna ze mnie sportsmenka. Do sportów brakowało mi po prostu niezbędnej koordynacji ruchowej, dlatego każde moje wyjście na boisko kończyło się publicznym upokorzeniem i obrażeniami, którym ulegali z mojej winy także inni zawodnicy. Gdy skończyłam już układać ubrania w starej sosnowej komodzie, poszłam z kosmetyczką do naszej wspólnej łazienki odświeżyć się po podróży. Roztracując splątane, wilgotne włosy, przyglądałam się swojemu odbiciu w lustrze. Może to tylko ta deszczowa pogoda za oknem, ale wyglądałam jak blada rekonwalescentka. Czasem bywałam nawet zadowolona ze swojej cery, nieskazitelnej, niemal przezroczystej, ale wszystko zależało od odpowiedniego oświetlenia. Tu jednak nie mogłam liczyć na nic lepszego. Patrząc tak na siebie, doszłam do wniosku, że nie ma co się oszukiwać. Nie chodziło tylko o wygląd. Skoro nie znalazłam dla siebie miejsca w szkole z trzema tysiącami uczniów, czy mogłam mieć nadzieję, że poradzę sobie w Forks? Nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami przychodziło mi z trudem. Tak naprawdę nawiązywanie kontaktów z kimkolwiek przychodziło mi z trudem. Nawet mama, która była mi najbliższą osobą pod słońcem, nie potrafiła do końca przebić się przez moją skorupę. Nigdy nie nadawałyśmy na tych samych falach. Czasami zastanawiałam się, czy naprawdę odbieram świat w ten sam sposób, co inni. Może mam coś z głową? Mniejsza o przyczynę, nie liczył się efekt. A jutro to miał być dopiero początek. Nie spałam za dobrze tej pierwszej nocy, nawet szlochanie w poduszkę mnie nie uspokoiło. Nie potrafiłam przywyknąć do ciągłego szumu wiatru i deszczowych werbli bijących o dach. Naciągnęłam na głowę starą, wyblakłą kołdrę, a potem dołożyłam jeszcze poduszkę, ale i tak zasnęłam dopiero po północy, kiedy ulewa przeszła w końcu w kapuśniak. Rano za oknem widać było tylko gęstą mgłę i powoli zaczęła dawać mi się we znaki klaustrofobia. Bez błękitu nieba czułam się jak w klatce. Prze śniadaniu nie rozmawialiśmy za dużo. Charlie życzył mi powodzenia, a ja podziękowałam grzecznie, pewna, że jego życzenie się nie spełni. Los nie miał w zwyczaju się do mnie uśmiechać. Tato pierwszy wyszedł z domu i pojechał na komisariat, który skutecznie zastępował mu żonę. Po jego wyjściu siedziałam przez dłuższą chwilę przy dębowym stole na jednym z trzech krzeseł, z których każde było inne, i ilustrowałam wzrokiem niewielką kuchnię. Nic się tu nie zmieniło. Ściany wyłożone były ciemnym drewnem, szafki jaskrawo-żółte, a podłoga z linolaum. Szafki pomalowała osiemnaście lat wcześniej moja mama, usiłując rozjaśnić wnętrze domu. Nad niewielkim kominkiem w przylegającym do kuchni skromnym saloniku wisiał rząd fotografii. Rodzice w dniu ślubu w Las Vegas, nasza trójka w szpitalu po moim narodzeniu, zdjęcie autorstwa czynnej pielęgniarki i wreszcie liczne świadectwa mego dorastania, aż do ubiegłego roku. Kolekcja ta budziła we mnie pewne zażenowanie i planowałam ona mówić tate, żeby je usunął, przynajmniej do czasu mojego wyjazdu. Cały wystrój domu był wyraźnym świadectwem tego, że Charlie nadal kocha moją mamę i nie czułam się z tą myślą najlepiej. Nie chciałam zjawić się w szkole zbyt wcześnie, ale nie mogłam się też spóźnić. Włożyłam więc kurtkę. Miała w sobie coś z kombinezonu do usuwania odpadów radioaktywnych i dzielnie wyszłam na deszcz. Nadal mrzyło, choć nie dość, żebym przemokła do suchej nitki, gdy sięgałam po klucz od drzwi wejściowych, jak zawsze schowany nieopodal pod okapem. Przekręciłam go w zamku i ruszyłam w stronę auto. Denerwowały mnie cmąknięcia, z jakim moje nowe, wodoodporne traperki zagłębiały się w błotnistej nawierzchni podjazdu. Brakowało mi znajomego odgłosu szurania w żwirze. Nie mogłam też niestety podziwiać dłużej mojej furgonetki. Spieszno mi było wydostać się z wilgotnej mgiełki, która przelepiała się do moich włosów mimo kaptura. We wnętrzu samochodu było sucho i przytulnie. Ktoś, Bili lub Charlie, niewątpliwie tu posprzątał ale beżowa tapicerka wozu nadal pachniała lekko tytoniem, benzyną i miętową gumą do życia. Dzięki Bogu silnik odpalił za pierwszym razem, ale był doprawdy przeraźliwie. Cóż, tak sędziwe auto musiało mieć jakieś wady. Byłam jednak mile zaskoczona tym, że działa równie sędziwe radio. Ze znalezieniem szkoły nie miałam kłopotów, chociaż nigdy w niej przedtem nie byłam. Jak wszystkie ważniejsze budynki stała przy głównej drodze. Nie wyglądała zresztą na szkołę, ale upewniła mnie tablica. Moje nowe liceum składało się z kilkunastu zbudowanych w podobnym stylu pawilonów z czerwonej cegły. Z początku nie byłam w stanie ocenić ile ich właściwie jest, tyle rosło wokół drzew i krzewów. To miejsce nie miało w sobie nic z placówki wychowawczej. Gdzie ogrodzenie z siatki, pomyślałam z nostalgią, gdzie wykrywacze metalu przy wejściu. Zaparkowałam przed pierwszym budynkiem, ponieważ nad drzwiami dostrzegłam tabliczkę z napisem dyrekcja. Nie stał tam żaden inny samochód, więc z pewnością parkowanie było w tym miejscu niedozwolone, ale stwierdziłam, że wolę zapytać w środku o drogę na parking niż krążyć jak głupia w deszczu. Opuściwszy z niechęcią mrdzewiającą szoferkę, podążyłam do wejścia brukowaną ścieżką obramowaną ciemnym żywopłotem. Przed drzwiami wzięłam głęboki oddech. W środku było cieple i jaśniej niż się spodziewałam. Podłoga pokrywała, wytrzymała wykładzina w pomarańczowe ciapki, z boku stało kilka składanych krzesełek dla oczekujących interesantów, a ściany upstrzone były trofeami i ogłoszeniami. Głośno tykał wielki zegar. Wszędzie połętały się rośliny w plastikowych donicach, jakby mało było zieleni na zewnątrz. Pomieszczenie przedzielał długi kontuar zastawiony przepełnionymi drucianymi koszyczkami na dokumenty, a każdy koszeczek oznaczony był jaskrawą naklejką. Za jednym z trzech znajdujących się za ladą biurek siedziała rudowłosa okularnica w fioletowym podkoszulku. Ten podkoszulek nieco zbił mnie z tropu. Kobieta podniosła wzrok. W czym mogę pomóc? Nazywam się Izabela Słan, oświadczyłam. Oczy sekretarki rozbłysły. Najwyraźniej doskonale wiedziała kim jestem. Z pewnością byłam już tematem plotek. Tak, tak, to ja. Córka pana komendanta i jego narwanej byłej żony. Oczywiście, oczywiście, kobieta zaczęła grzebać w przeraźliwie wysokiej stercie papierzysk na swoim biurku, aż wreszcie znalazła to, czego szukała. Mam tutaj twój plan lekcji i mapka szkoły. Z plikiem kartek w dłoni podeszła do kontuaru. Wyjaśniła mi, jak przemieszczać się w ciągu dnia z klasy do klasy, pokazując najdogodniejsze trasy na mapce. I wręczyła arkusz, na którym miał się podpisać każdy z moich nauczycieli. Musiałam go jej oddać po lekcjach. Pożegnała mnie z uśmiechem, podobnie jak Charlie, życząc mi powodzenia. Odwzajemniłam uśmiech, mając nadzieję, że wygląda przekonująco. Gdy wróciłam do auta, zaczęli się już zjeżdżać inni uczniowie. Żeby trafić na parking, wystarczyło jechać za nimi. Na szczęście większość z samochodów była równie sędziwa, co mój. Zero szpanu. W Phoenix mieszkałam w dzielnicy Paradise Wally, -E, gdzie należałyśmy z mamą do uboższej mniejszości. Pod szkołami nieraz widywało się nowiutkie Mercedesy i Porsche. Tu jednak najlepszym wozem było lśniące Volvo i niewątpliwie się wyróżniało. Mimo wszystko, gdy tylko mogłam, wyłączyłam ryczący silnik, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Zanim wysiadłam, przestudiowałam dokładnie mapkę z nadzieją, że nie będę musiała później obnosić się z nią cały dzień. Wsunęłam papiery do torby, zarzuciłam ją na ramię i znowu wzięłam głęboki oddech. Poradzisz sobie, szepnęłam do siebie bez przekonania. Nikt cię przecież nie ugryzie. Westchnęłam i wyślizgnęłam się z auta. Idąc w stronę pełnego nastolatku chodnika, starałam się chować twarz w kapturze. Z ulgą zauważyłam, że w zwykłej czarnej kurtce nie odstaję zbytnio od reszty. Minąwszy stołówkę... Z łatwością zlokalizowałam budynek numer 3, w którym miałam mieć pierwszą lekcję. Na jego narożniku na białym tle wymalowano wielką czarną trójkę. Podeszłam do drzwi, dysząc niczym ofiara hiperwentylacji, ale postanowiłam wziąć się w garść i weszłam do środka śladem dwóch młodocianych osób bliżej nieokreślonej płci. Klasa nie była duża. Para przede mną zatrzymała się tuż za progiem, żeby powiesić kurtki na zamocowanych w ścianie haczekach. Poszłam za ich przykładem. Okazało się, że to dwie dziewczyny. Blondynka o porcelanowej cerze i blada szatynka. Przynajmniej jednym nie musiałam się wyróżniać. Podeszłam do nauczyciela, żeby złożył podpis na moim arkuszu. Był to wysoki, łysujący mężczyzna, niejaki Mason, jeśli wierzyć w tabliczce na jego biurku. Gdy przeczytał moje nazwisko, przyjrzał mi się uważniej. Nie było to zbyt miłe z jego strony. A ja oczywiście spłonęłam rumieńcem. Dzięki Bogu kazał mi przynajmniej usiąść w pustej ławce z tyłu klasy, nie przedstawiając mnie najpierw wszystkim obecnym. Trudno im było gapić się na mnie, wykręcając głowy, ale to ich nie powstrzymywało. Starałam się więc nie odrywać wzroku od otrzymanej przed chwilą listy lektur. Nie była zbytnio zaawansowana. Bronte, Shakespeare, Choicer, Faulkner, wszystko czytałam wcześniej. Było to trochę pocieszające, ale i zapowiadało nudę. Zaczęłam się zastanawiać, czy mama przysłałaby mi teczkę z moimi starymi wypracowaniami, czy też usnęłaby to za oszustwo. Spędziłam lekcję, wymyślając, jak potoczyłaby się ta dyskusja. Nauczyciel tymczasem tłumaczył coś monotonnym głosem. Gdy zabrzęczał dzwonek, wyrośnięty, proszczaty chudzielec o krótko czarnych włosach przechylił się nad przejściem między ławkami, żeby ze mną porozmawiać. – Izabela słan, prawda? – wyglądał na przesadnie uczynnego chłopaka i członka koła szachowego. Blasłan, poprawiłem. Siedzące w pobliżu osoby odwróciły się w moim kierunku. Gdzie masz następną lekcję? Chwilka, musiałam wyjąć plan z torby. Wos Jeffersonem, w budynku numer 6. Nie wiedziałam, gdzie podziać oczy. Zewsząd otaczały mnie ciekawskie spojrzenia. Ja idę do czwórki, mogę pokazać ci drogę. Tak, facet był przesadnie uczynny. Mam na imię Erik. Dzięki, uśmiechnęłam się niepewnie. Włożyliśmy kurtki i wyszliśmy na deszcz, który tymczasem wezbrał na nasila. Mogłabym przysiąc, że kilka osób specjalnie wlokło się za nami, by podsłuchiwać. Miałam nadzieję, że to nie początki paranoi. I co? Inaczej tu niż w prawda? Spytał Erik. Bardzo. Chyba nie pada tam zbyt często. Trzy, cztery razy do roku. Kurczę, ciekawe jak to jest. Jest słonecznie, odparłam. Nie jesteś zbytnio opalona. Moja mama jest w połowie albinosem. Chłopak zaczął przyglądać mi się z zaciekawieniem. Wysknęłam zrezygnowana. Najwyraźniej wilgotny klimat działał destrukcyjnie na poczucie humoru. Jeszcze kilka miesięcy, pomyślałam, a zapomnę, co to jest sarkazm. Obeszliśmy znów stołówkę i Erik odprowadził mnie pod same drzwi pawilonu koło sali gimnastycznej, chociaż ten był wyraźnie oznaczony. No cóż, powodzenia, powiedział, gdy już dotykałam klamki. Może okaże się, że mamy razem jeszcze inną lekcję. Wydawało się, że naprawdę mu na tym zależy. Obdarzyłam go bladem uśmiechem i weszłam do środka. Reszta przed popołudnia przebiegła według podobnego schematu. Pan Werner, nauczyciel trygonometrii, którego i tak bym nienawidziła ze względu na sam przedmiot, był jedynym, który kazał mi wyjść przed klasę i się przedstawić. Coś tam wyjąkałam, cała czerwona, i potknęłam się o własne buty, wracając do ławki. Po dwóch lekcjach zaczęłam rozpoznawać pierwsze twarze. Zawsze też trafiał się ktoś śmielszy, kto podchodził do mnie, mówił jak ma na imię i wypytywał o to, jak mi się podoba forks. Starałam się być dyplomatyczna, więc w dużej mierze po prostu kłamałam. Przynajmniej nie potrzebowałam już mapki. Pewna dziewczyna usiadła przy mnie i na trygonometrii i na hiszpańskim, a potem poszła ze mną do stołówki na lunch. Była nieziutka, przy moich 162 centymetrach, niższa ode mnie przynajmniej o głowę, ale nie rzucało się to tak bardzo w oczy dzięki jej fryzurze, burzy skłębionych, ciemnych loków. Nie pamiętałam, jak ma na imię, uśmiechałam się więc tylko i kiwałam głową, przysłuchując się opisom lekcji i nauczycieli. Nie starałam się za tym wszystkim nadążać. Usiadłyśmy na końcu stołu pełnego jej znajomych, których rzecz jasna mi przedstawiła, ale imiona wlatywały mi jednym uchem, a wylatewały drugim. Wszyscy zdawali się być pod wrażeniem tego, że moja towarzyszka miała odwagę mnie zagadnąć. Eric, chłopak poznany na angielskim, pomachał mi z drugiego końca sali. To właśnie wtedy, jedząc lunch i próbując rozmawiać z siedemką wścibskich nieznajomych, po raz pierwszy ich zobaczyłam. Siedzieli w kącie na przeciwległym końcu stołówki. Było ich pięcioro. Nie rozmawiali i nie jedli, choć przed każdym stała taca nietkniętego posiłku. W odróżnieniu od większości uczniów nie gapili się na mnie, można się więc było im przyglądać bez obawy, że któreś mnie na tym przyłapie. Ale to nic, ten brak zainteresowania moją osobą nie zaintrygował. Na pierwszy rzut oka nie byli do siebie ani trochę podobni. Z trzech chłopców, jeden brunet z loczkami, był naprawdę wielki, umięśniony jak zawodowy ciężarowiec. Drugi, wyższy i szczuplejszy, ale też dość napakowany, miał włosy koloru złocistego miodu. Trzeci z rozczochraną, kasztanową czupryną, nie imponował budową ciała i wyglądał na najmłodszego z trójki. Tamci dwaj mogliby już chodzić do koledżu albo nawet pracować tu jako nauczyciele. Dziewczyny były swoimi przeciwieństwami. Ta wyższa miała posągową figurę modelki i długie do połowy pleców delikatnie falujące blond włosy. Wystarczyło przebywać z nią w jednym pomieszczeniu, żeby stracić wiarę we własne wdzięki. Ta niższa, chudziutka i słodka urodą przypominała chochlika. Miała krótką, na naostrzoną fryzurkę. Mimo to cała trójka wyróżniała się w podobny sposób. Wszyscy byli chorobliwie bladzi, bladsi niż jakikolwiek inny uczeń z tego nieznającego słońca miasteczka, bledsi niż ja, potomek albinosa. Wszyscy niezależnie od odmiennego koloru włosów mieli także bardzo ciemne oczy, a pod oczami głębokie cienie. Sine, niemal fioletowe. Jakby zerwali noc albo dochodzili do siebie po złamaniu nosa. Tyle, że ich nosy i w ogóle rysy twarzy były idealne. Bez jednej skazy. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie mogłam oderwać wzroku od tej dziwnej grupy, ponieważ ich twarze, tak odmienne, a tak do siebie podobne, były porażająco, nieludzko wręcz piękne. Takich twarzy nie spotyka się w rzeczywistym świecie. Co najwyżej na wygładzanych komputerowo fotografiach w czasopismach o modzie lub na obrazach starych mistrzów, gdzie należą do aniołów. Trudno było zdecydować, które z piątki jest najpiękniejsze. Może jasnowłosa piękność albo chłopak o kasztanowych włosach. Unikali wzroku innych uczniów, a i wzroku swoich kompanów. Ich spojrzenia zdawały się prześlizgiwać po otoczeniu bez cienia zainteresowania. Niszcza czas dziewczyn wstała właśnie i podniosła ze stołu tacę nawet nie otworzyła butelki z napojem ani nie nadgryzła jabłka i odeszła z gracją spacerującej po wybiegu modelki przypatrywałam się oczarowana jej krokom godnym baletnicy póki nie odstawiła tacy by zniknąć za tylnymi drzwiami co uczyniła szybciej niż to się wydawało możliwe zerknęłam na pozostałą czwórkę ale siedzieli nieporuszeni co to za jedni u licha? zapytałam dziewczynę poznaną na hiszpańskim, której imię wyleciało mi z głowy. Kiedy podniosła głowę, żeby zobaczyć o kogo chodzi, chociaż wywnioskowała to już prawdopodobnie z tonu mojego głosu. Jeden z tamtych chłopaków, ten szczupły i chyba najmłodszy, spojrzał na nią z nienacka. Trwało to zaledwie ułamek sekundy, potem zaś przeniósł wzrok na mnie. Odwrócił się w okamgnieniu, szybciej niż ja sama, choć zawstydzona natychmiast spuściłam oczy. Jego twarz, widoczna przez chwilę w pełnej krasie, nie zdradzała żadnych emocji, jakby zareagował odruchowo, bo ktoś wymienił głośno jego imię i zorientował się w porę, że nie musi odpowiadać. Moja sąsiadka przy stoliku zachichotała zażenowana, rzucając w stronę grupki ukradkowe spojrzenie. — To Edward i Emmet Kalenowie wyszeptała. — Z Rosalie Hale i Jasperem Hale. — Ta, która wyszła, to Alice Kalen. Wszyscy mieszkają u doktora Kalena i jego żony. Zerknęłam w stronę niesamowitej czwórki. Chłopak z kasztanową czupryną wpatrywał się teraz w swoją tacę, rozrywając na drobne kawałki obwarzanek. Miał bardzo długie i blade palce. Poruszał przy tym niezwykle szybko ustami, choć jego idealne wargi były ledwie rozchylone. Pozostała trójka nadal nie patrzyła w jego kierunku, ale nie widzieć z czemu była przekonana, że chłopak coś do nich mówi. Dziwne imiona, pomyślałam, rzadko spotykane. Chyba, że w pokoleniu naszych dziadków, ale kto wie, może taka tu jest moda. Może to mało miasteczkowe imiona. Przypomniało mi się w końcu, że moja sąsiadka ma na imię Jessica. Przynajmniej to imię było zupełnie normalne. Phoenix, dwie Jessiki chodziły ze mną na historię. — Całkiem fajni ci faceci, powiedziałam. Było oczywiste, że to nie do O tak — Jessica ponownie zachichotała. — Tyle, że wszyscy są sparowani. No wiesz, Emmet chodzi z Rosali, a Jasper z Alice. I mieszkają razem, podkreśliła. W jej głosie wyczułam prowicjonalne zgorszenie, ale, jeśli miałam być szczera, podobny układ i w Phoenix byłby tematem plotek. Którzy to bracia Kalenowie? Spytałam. Nie wyglądają na spokrewnionych. Bo i nie są. Doktor Kalen to jeszcze młody facet, ma góra trzydzieści parę lat. Cała piątka jest adoptowana. Ale Heilowie, ci blondyni, to brat i siostra. Bliźnięta. Takich starych to się chyba nie adoptuje, prawda? Pani Kalen przygarnęła Jaspera i Rozali, gdy mieli osiem lat. Teraz mają osiemnaście. To chyba ich ciotka czy coś. Miło z ich strony. No wiesz, że zaopiekowali się tymi wszystkimi dziećmi i to w młodym wieku. Pewnie tak, przyznała Jessica o niechętnie, co wzbudziło moje podejrzenie, że z jakiegoś powodu nie przepada za doktorem Kalenem i jego żoną. Sądząc ze spojrzeń, jakie rzucała w stronę adaptowanej gromadki, powodem tym była zwykła zazdrość. Myślę, że pani Kalen nie może mieć dzieci, dodała, jakby to miało umniejszyć szczodrość tej pary. Co jakiś czas w ciągu tej rozmowy zerkałam w stronę stołu dziwnego rodzeństwa. Nadal wpatrywali się półprzytomnie w ściany i nic nie jedli. Ta rodzina to od dawna mieszka w Forks? zapytałam. Powinna mi ich była przecież zauważyć któregoś lata. Nie, odparła Jessica nieco zdziwiona, jakby nawet dla osoby nowo przybyłej powinno być to oczywiste. Sprowadzili się tu dwa lata temu z jakiejś miejscowości na Alasce. Wiadomość tę przyjęłam z ulgą. Nie byłam jedynym cudakiem z innego stanu i z pewnością nie wyróżniałam się tak wyglądem czy zachowaniem. Zrobiło mi się nawet ich trochę żal, że mimo urody są nie do końca akceptowanymi outsiderami. Gdy tak się im przyglądałam, najmłodszy chłopak a więc jeden z kalenów, podniósł głowę i nasze oczy się spotkały. Tym razem jego mina niewątpliwie zdradzała zainteresowanie. Odwróciłam wzrok, ale miałam wrażenie, że spodziewał się po mnie jakiejś innej reakcji. Ten z rudawymi włosami to który? spytałam. Kątem oka widziałam, że nadal na mnie patrzy, ale nie gapi się nachalnie tak jak inni wcześniej. Wydawał się czymś odrobinę zmartwiony. Po raz kolejny spuściłam oczy. — To Edward. — Wiem, wygląda zabójczo, ale nie zawracaj nim sobie głowy. — Nie chodzi na randki. — Najwyraźniej, rzachnęła się rozżalona, żadna z miejscowych dziewczyn nie jest dla niego dostatecznie ładna. Zaczęłam się zastanawiać, kiedy mógł odrzucić jej zaloty i musiałam przygryźć wargę, żeby ukryć uśmiech. Edward siedział teraz odwrócony do nas bokiem, ale wydawało mi się, że ma uniesiony policzek, jakby też się właśnie uśmiechał. Po kilku minutach cała czwórka się oddaliła. Podobnie jak Alice, poruszali się z niezwykłą gracją, nawet ten z mięśniami ciężarowca. Trudno było patrzeć na to spokojnie. Edward już więcej na mnie nie zerkał. Siedziałam w stołówce z Jessicą i jej znajomymi dłużej niż gdybym była sama. Nie chciałam jednak spóźnić się pierwszego dnia na żadną lekcję. W końcu okazało się, że jedna z moich nowych znajomych, która inteligentnie przypomniała mi, że ma na imię Angela, Chodzi ze mną na biologię, więc poszłyśmy razem. Nie rozmawiałyśmy po drodze. Ona też była nieśmiała. Kiedy weszłyśmy do klasy, Angela osiadała przy jednym ze stołów laboratoryjnych z czarnym blatem takich samych jak w mojej szkole w Phoenix. Niestety miała już sąsiadkę. Właściwie to wszystkie miejsca były zajęte z wyjątkiem jednego na środku koło Edwarda Kalena, którego poznałam po oryginalnym kolorze włosów. Podchodząc do biurka nauczyciela, żeby się przedstawić i poprosić o podpisanie arkusza, przyglądałam się chłopakowi ukradkiem. Kiedy go mijałam, cały zasztywniał i, co dziwne, rzucił mi rozwścieczone spojrzenie. Zszokowana natychmiast odwróciłam wzrok i oblałam się rumieńcem. Potknęłam się o jakąś książkę i musiałam się podeprzeć o stół, żeby nie upaść. Siedząca przy nim dziewczyna zachichotała. Zauważyłam, że oczy Edwarda były czarne jak węgiel. Pan baner podpisał mój arkusz i wydał mi podręcznik, nie zaprzątając sobie głowy jakimś idiotycznym przedstawieniem mi klasie. Poczułam, że będzie nam się dobrze współpracować. Oczywiście nie mając wyboru, musiał poprosić mnie, żebym usiadła koło kalena. Nie wiedząc, co myśleć o wrogiej reakcji chłopaka, starałam się wcale na niego nie patrzeć. Położyłam swój podręcznik na stole i zajęłam miejsce. Zauważyłam przy tym kątem oka, że mój sąsiad zmienił w tym czasie pozycję. Odsunął się jak mógł najdalej, niemal już spadał z krzesła i odwrócił twarz, jakbym wydzielała jakąś niemiłą woń. Dyskretnie powąchałam swoje włosy, ale czułam tylko ulubiony szampon o zapachu truskawek. Trudno było uwierzyć, że kogoś to odrzuca. Odgarnęłam włosy na prawe ramię, tak żeby w jakiś sposób nas oddzielały. I starałam się skupić na tym, co mówił nauczyciel. Niestety lekcja dotyczyła budowy komórki, którą już znałam. Mimo to robiłam staranne notatki. Nie mogłam się powstrzymać i od czasu do czasu zerkałam na Adwarda z kurtyny włosów. Przez całą godzinę się nie rozluźnił i nadal siedział na samym skraju ławki. Zauważyłam, że lewą dłoń oparł na udzie i zacisnął w pięść tak mocno, że widać było ścięgna. Tego ucisku także nie rozluźnił. Miał na sobie białą bluzę z długimi rękawami, ale te podwinął do łokci. Jego ręce okazały się z bliska zaskakująco mocne i muskularne. Wziąłam go wcześniej za chucherko pewnie dlatego, że siedział koło brata ciężarowca. Lekcja zdawała się dłuższa niż inne. Może byłam już trochę zmęczona, a może czekałam na to, aż chłopak wreszcie rozluźni dłoń. Jak długo mógł ją tak ściskać? Do tego siedział całkiem nieruchomo i chyba wcale nie oddychał. O co chodziło? Zawsze się tak zachowywał, czy jak? Zaczęłam dochodzić do wniosku, że źle oceniłam Jessica. Może jej niechęć nie wynikała ani z zazdrości, ani z odrzucenia. To nie mogło mieć ze mną nic wspólnego. Ten facet widział mnie pierwszy raz w życiu. Po raz kolejny zerknęłam w jego stronę i natychmiast tego pożałowałam. Znów na mnie patrzył, a jego czarne oczy pełne były obrzydzenia. Cała się skurczyłam, a do głowy przyszło mi wrażenie, gdyby spojrzenia mogły zabijać. W tym samym momencie zabrzęczał dzwonek i aż podskoczyłam na krześle. Edward Kalen zerwał się z miejsca kocim ruchem, cały czas odwrócony do mnie plecami. Okazało się, że jest o wiele wyższy, niż mi się wcześniej wydawało i wypadł na dwór zanim ktokolwiek inny w klasie zdążył choćby wstać. Siedziałam sparaliżowana, wpatrując się półprzytomnie w drzwi, za którymi zniknął. Co to za psychopata? To nie było fair. Zaczęłam powoli pakować swoje rzeczy. Starałam się pohamować przy tym narastający we mnie gniew. Bałam się bowiem, że z oczu pociekną mi zaraz łzy. Nie wiedziałam czemu, jedno z drugim było u mnie powiązane. To żenujące, ale często płakałam ze zdenerwowania. Jesteś Izabela Słan, prawda? zapytał męski głos. Podniosłam wzrok. Koło mnie stał śliczny chłopak o słodkiej twarzy elfa i jasnych włosach pozlepianych żelem w pedantycznie rozmieszczone kolce. Ten tu z pewnością nie uważał, że śmierdzę. Bella Swan, uściśliłam z uśmiechem. Mike. Cześć, Mike. Może pomóc ci znaleźć następną salę? Idę do sali gimnastycznej, więc raczej nie powinna mieć kłopotów z trafieniem. O, ja też mam w Wydawał się tym zbiegiem okoliczności podekscytowany, choć w tak małej szkole nie było to przecież nic takiego. Poszliśmy razem. Gadał jak najęty, za co właściwie byłam mu wdzięczna. Do dziesiątego roku życia mieszkał w Kalifornii, więc wiedział, jak musi mi brakować słońca. Dowiedziałam się, że chodzi też ze mną na angielski. Był najsympatyczniejszą osobą, jaką poznałam tu do tej pory. Ale gdy wchodziliśmy do szatni, spytał: Co to było z Edwardem Kalenem?" Dźgnęłaś go łówkiem, czy co? Zachowywał się jak wariat. Zdregnęłam się, a więc nie tylko ja to zauważyłam, a jego reakcja odbiegała od norby. Postanowiłam udać, że nie wiem, o co chodzi. To ten, obok którego siedziałam na biologii? Zgadza się. Wyglądał, jakby go coś bolało, czy co? Hm. nawet się do niego nie odezwałam. To dziwny gość. Mike zatrzymał się na chwilę. Zamiast iść do swojej szatni. Gdybym to ja miał fuksa siedzieć koło ciebie, na pewno bym cię zagadnął. Pożegnałam go uśmiechem. Był miły i bez wątpienia mu się spodobałam, ale na kalena nadal byłam wściekła. Nauczyciel w pan Klap, uświadomił mnie, że w tym stanie jego przedmiot jest obowiązkowy w każdej klasie liceum. W Arizonie wystarczyło zaliczyć dwa lata, pobyt w Forks miał być najwyraźniej moją drogą krzyżową. Trener znalazł dla mnie strój w odpowiednim rozmiarze, ale dzięki Bogu nie kazał mi się przebierać. Przeglądałam się więc tylko czterem meczom siatkówki rozgrywaną jednocześnie, wspominając ileż to razy odniosłam obrażenia i ilu innych zawodników uszkodziłam, uprawiając tę uroczą dyscyplinę. Na samą myśl o niej zbierało mi się na wymioty. W końcu doczekałam się dzwonka i poczłapałam do sekretariatu oddać arkusz z podpisami. Nie padało już, ale przebrał na sile chłodny wiatr. Objęłam się rękoma. Wszedłszy do przytulnego biura, zbaraniałam i zapragnęłam natychmiast się wycofać. Przy kontuarze stał niekto inny jak Edward Kallen. Rozpoznałam go po rozszuchanych, miedzianych włosach. Na szczęście nie zwrócił uwagi na to, że do pomieszczenia weszła nowa osoba. Przycisnęłam się do ściany, czekając na swoją kolej. Chłopak wykłócał się o coś z sekretarką. Miał niski, pociągający głos. Z zasłyszanych strzępków szybko zorientowałam się w czym rzecz. Usiłował zmienić swój plan lekcji tak, aby chodzić z inną grupą na biologię. Trudno mi było uwierzyć, że to wszystko przeze mnie, musiała istnieć jakaś inna przyczyna, coś wydarzyło się w sali od biologii, zanim do niej weszłam. To dlatego, a nie przeze mnie był tak wzburzony. Przecież nie mógł od tak zapałać do mnie nienawiścią. Ktoś otworzył drzwi i podmuch zimnego wiatru, który wpadł do sekretariatu, przekartkował dokumentu i pozostawił moje włosy w nieładzie. Nowo przybyła, odłożyła tylko kartkę do jednego z koszyczków i zaraz wyszła, ale Edward Cullen zesztywniał. Obrócił się powoli i nasze oczy się spotkały. Jego twarz nadal była piękna, zawarwszy na sytuacji absurdalnie piękna, ale wzrok miał przepełniony mieszaniną agresji i wstrętu. Przez chwilę bałam się, że się na mnie rzuci. Ciarki przebiegły mi po plecach. Spojrzenie chłopaka zmroziło mnie bardziej niż szalająca za oknami wichura. Wszystko to trwało tylko kilka sekund. Trudno, powiedział do sekretarki jak samitnym głosem, odwróciwszy się do mnie na powrót plecami. Widzę, że rzeczywiście nic się nie da zrobić. Dziękuję za fatygę i wyszedł, nie patrząc w moją stronę. Podeszłam do kontuaru na miękkich nogach i podałam kobiecie arkusz z podpisami. Twarz musiała mieć białą jak prześcieradło. Jak ci minął pierwszy dzień, złotko? Spytała sekretarka opiekuńczym tonem. Dobrze, skłamałam słabym głosem. Nie wyglądała na przekonaną. Kiedy wsiadałam do samochodu, parking był już niemal zupełnie pusty. Za kierownicą poczułam ulgę. Zdążyłam się już przywiązać do swojej furgonetki. Była dla mnie namiastką domu w tej zarośniętej krzakami dziurze. Siedziałam tak przez jakiś czas pogrążona w myślach, ale wkrótce w szoferce zrobiło się chłodno, więc odpaliłam silnik. Całą drogę powrotną walczyłam z cisnącymi się do oczu łzami.